Cześć, tu znowu Gamper, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Doom. Część pierwsza, znaczy się w sensie część pierwsza gry. Wszębrzeszynie, chrząszbrzmi w szczynie. Coś tu odpaliliśmy, o bardzo fajnie. Tym razem z niewidzialnością była mapa. Okej, mam jeszcze dużo do zbadania. W każdym razie teraz powinniśmy zmierzać w kierunku drzwi na niebieską kluczkartę, które są gdzieś tutaj. O, tu niedaleko właśnie. Tutaj. Jak oni mnie widzą, skoro jestem niewidzialny? To jest taka półwidzialność w sumie. Okej. Pan Pinky Demon nie miał szans. O, i żółty kluczyk, bardzo fajnie. To jest tak, to były dwie pary czerwonych drzwi czy żółtych drzwi? Dwie pary czerwonych były. Były jedne schowane i jedne zwykłe, nie? A to są drzwi na żółty klucz. Jak zdobędziemy czerwony klucz, to trzeba będzie do tych schowanych czerwonych drzwi też się udać. Może już tam jakiś sekrecik fajny jest. A może i nie. Nie wiem. Nie byłem tam jeszcze. Nie, znaczy nie pamiętam, może ten sekret kiedyś odkryłem. Ale teraz wam powiem, że nie pamiętam po prostu. Więc w sumie jak nie pamiętam, to nie wiem. Pewnie jak wejdę, to się przekonam, czy byłem tam już, czy nie, no bo tak mniej więcej skojarzę. Okej, tu czerwony klucz jest, tak? Tak? Nie? Tu jest, okej. Bardzo ładnie. Zrobimy save'a. A gdzie wcześniej były czaszeczki chyba, tak? A teraz są klucz karty znowu. Się rozejrzymy tu po tych pomieszczeniach, bo tu coś tu za pusto, jak na mój gust. No ale nic. Idziemy stąd. Tak, trzeba znaleźć te odpowiednie czerwone drzwi. Najpierw pójdziemy do tych... O, tu są te, widzicie? Ale tu na razie nie idziemy, bo najpierw pójdziemy do tych schowanych. Które są tutaj. No właśnie tu. Super. Tylko co mi to tak naprawdę dało? Gdzieś się coś otworzyło. Problem polega na tym, że nie wiem gdzie i nie wiem co. No nie wiem, ja teraz mogę tego nie znaleźć, wiecie. Tu się coś chyba. Czyżby tu coś się otworzyło, ale tu ciemno. Jak w dupie. Czy to ma być ten sekret, no to... to nie za ciekawe, muszę przyznać. No ale... wydaje mi się, że tu jeszcze może coś otworzyć. O, zobaczcie, tam jest coś. Widać nie w drugą stronę. Widać na minimapie, że tu coś jest. O, zobaczcie. Ale tu nie mogę nijak wejść. A dlaczego? Tego tutaj nie było, ale... może, że którąś z tych czaszek muszę kliknąć. Tylko nie, bo bardzo chciałbym się tu dostać. Zobaczyć, co tu jest. Możliwe, że jakieś BFG nawet. No nie mam pojęcia, jak się tam dostać. No nieważne. Zostawimy to w spokoju w takim razie. I no trudno, szkoda mi, trochę żal mi tak. Nigdy nie lubię tak zostawiać. Jak wiem, że jest sekret, a nie wiem jak się do niego dostać. Nie, to nie lubię tego tak zostawić, no ale nie będę was tu zanudzał. No, w związku z tym sobie po prostu pójdziemy w stronę prawdziwych drzwi na czerwony klucz. Tu będzie prawdopodobnie jakiś przełącznik, o właśnie. Będzie nam kakodemon i wysunie się mostek. Nie wysunął się mostek jeszcze. Powinien. Teraz sobie wysunął. Tam da radę wejść może? Raczej nie. Okej.
Więc skończymy. Będziemy spawning was. A to już koniec. Tower of Babel. A, bo to M8 zawsze jest zakończenie. No to w takim razie, panie cyberdemonie, kończymy z panem. Pana czas nadszedł końca. Tu chyba jest cyberdemon, trzeba go wywołać. A to jest pełno Lost Souls, które będą mi pod rakiety włazić. Nie wiem, gdzie jest ten cyberdemon. Po której stronie jest? Po której stronie on jest? To chyba tu w takim razie. Kolejny Soul Sphere. Jest. No chuju. Przygotuj się. Trochę inaczej go zrobimy póki co. Póki co to skorzystamy z tego plazma rifle. O, słaby z pana przeciwnik, panie cyberdemonie. Nic nie jest pan mi w stanie zrobić. O, dostałem rakietą w pysk. Polecimy sobie po prostu chwilę, żeby mnie zezgonił. Taka sobie tu muzyka, chociaż fajna nawet, ale do utworu Sirius sama to się nie może równać. No i na razie, panie cyberdemonie. You've done it, the hideous sea, cyber demon lord that ruled the Lost Deimos moon base has been slain, and you are triumphant, but where are you? You clamber to the edge of the moon and look down to see the awful truth. Deimos floats above hell itself. You've never heard of anyone escaping from hell, but you will make the bastards sorry they ever heard of you. Quickly, you rappel down to the surface of hell. Now it's on to the final chapter of Doom, Inferno. Czyli tłumacząc, zrobiłeś to, jakiś tam hideous, to nie wiem, ukrywający się cyberdemon, lord cyberdemon, który rządził zagubioną stacją księżycową Deimos, został pokonany, a ty wygrałeś, ale gdzie ty właściwie jesteś? Wspiąłeś się na... Czy tak można to przetłumaczyć? Edge of the Moon, jesteś na skraju księżyca, patrzysz w dół, by zobaczyć okropną prawdę. Deimos lewituje nad piekłem w rzeczy samej. Nigdy nie słyszałeś, aby ktokolwiek uciekł z piekła, ale ty sprawisz, że te sukinsyny będą przepraszać, że kiedykolwiek usłyszeli o tobie. Szybko wskoczyłeś w dół, by... Surface to tak... Skoczyłeś w dół, no do piekła, no tak przetłumaczmy. Po prostu do piekła. I teraz jest czas na ostatni epizod Dooma, Inferno. I tak się nazywa trzeci epizod gry Doom 1. Ale to już sobie zaczniemy w następnym odcinku, także do zobaczenia. W kolejnej części zagrajmy w Doom 1.